Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią filmu na temat tego, co warto kupić w drogerii Rossmann. Mam troszeczkę perełek kosmetycznych, mam tutaj produkt z kategorii make-upu, więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Moi drodzy, posłuchajcie, jeżeli Was bolą stawy, jeżeli pracowaliście bardzo intensywnie fizycznie, chcecie się nadzwyczajnie w świecie zrelaksować, zminimalizować ból, w drogerii Rossmann są cuda kosmetyczne za 3,79, kosztują 4,79 w cenie regularnej, ale dają złotówkę zniżki, na Paragonie jest rabatowana ta kwota. Są to sole do kąpieli Alta Pharma. Moi drodzy, ja o tych solach do kąpieli mówiłem Wam już we filmiku Rossmann, co warto kupić, co nagrywałem dla Was filmik z typowej drogerii. Genialne sole, które zmniejszają bóle, które relaksują, które wyciszają i jeżeli chcecie po prostu swoją łazienkę przemienić w relaksujące spa za 3,79. Następna propozycja dla mężczyzn, firma Męski, krem do twarzy, do skóry normalnej za 12,49, żel do mycia twarzy i brody za 10,49, składy minimalistyczne, składy proste. Jeżeli chodzi o żel, to tutaj główne składniki to mamy delikatne detergenty, mamy wyciąg z aloesu, mamy resztkę witaminy A, mamy betainę humektant. Jak najbardziej skład jest prosty i typowo myjący. Jeżeli chodzi o ten krem do twarzy, to mamy tutaj bakterie z kwasu mlekowego, moi drodzy, fermenty, które działają przeciwzmarszczkowo i przeciwzapalnie. Mamy masło shea, mamy hialuronian sodu, mamy wyciąg z aloesu i mamy trójglicerydy, zagęstniki, regulatory lepkości, konserwanty i regulatory pH. Składy proste, minimalistyczne, za bardzo małe pieniądze, pielęgnacja optymalna dla mężczyzn. Otrzymywałem od Was wiele zapytań o tanią, a dobrą bazę pod makijaż, która będzie idealna dla każdego typu skóry, dla skóry tłustej, bądź dla skóry suchej i dojrzałej. Mamy idealną bazę, jest to marka AA, primer 360 stopni, cena około 25 zł, cena regularna około 33, ale jest teraz promocja w Rossmanie. Także produkt powędruje do mojej przyjaciółki do przetestowania. Jeżeli szukacie dobrej bazy pod makijaż, możecie wypróbować tą. Cena nie przekracza 30 zł. Dwa produkty do higieny jamy ustnej. Pasta do zębów NIOK 15,99 z 22 zł, czyli jest obniżka 7 zł. I za 12,99 płyn Altera do pukania jamy ustnej. Składy wzorowe. Tych past do zębów jest 3 rodzaje, także każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Ja się skusiłem na smak tej pasty, czerwona, pomarańcza i bazylia. Zobaczymy, jak ta pasta do zębów mi się sprawdzi, dam Wam znać. Jak i również dam Wam znać na temat tego płynu do higieny jamy ustnej. Za 7,79 skusiłem się na dwa mydełka do mycia rąk marki Isana. Składy są proste, oparte na delikatnych detergentach, na kwasie mlekowym i na konserwancie. Nie mamy tutaj stricte żadnych pielęgnacyjnych składników, ale jest to produkt do mycia rąk. Produkty są warte wypróbowania, dam Wam na ich temat znać. Dwa dezodoranty marki Arganowe oparte na Aunie. Ten kosztował 5,99, a ten kosztował 7,99. Jeżeli chodzi o skład, to jest prościutki. W przypadku tego mamy hydrolat różany, mamy wodę kokosową, mamy tutaj wodę cytrusową, mamy Aun i mamy benzyl, alkohol, który konserwuje produkt. W przypadku tego dezodorantu mamy wodę, mamy Aun, mamy emolient, mamy olej arganowy. Także jak najbardziej. Mamy tutaj wyciąg z pomarańczy w składzie i mamy tutaj wyciąg z cedru. Także jak najbardziej składy są w porządku. Kosztują grosze 5,99, 7,99, także uważam, że produkty są warte wypróbowania. Na temat ich skuteczności dam Wam znać. Chyba jedyny szampon w portfolio Altera bez alkoholu. No chyba, że się mylę, poprawcie mnie proszę w komentarzach. Szampon regenerujący z bio kakao i bio baobabem 9,99. Jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj wodę oczywista oczywistość. Mamy detergent sodium coco sulfate z przybliżonym mocą do SLS-u, ale jednak ciut delikatniejszy. Później mamy detergent coco glukozyt, później mamy hydrolizowane proteiny z soi, później mamy hydrolizowane proteiny z kukurydzy, później mamy tutaj w składzie witaminę E, mamy betainę humektant, mamy inulinę, mamy wyciąg z kakao w składzie, mamy wyciąg z baobabu, mamy fermenty, także skład jest w porządku. Produkt jest warty wypróbowania, wypróbuję, dam Wam znać. Pomadka za 5,39, balsam do ust za 9,99 marki Bielenda. Skusiłem się na dwa dodatkowe preparaty do ust. Ta rozesławiona pomadka rumiankowa, którą znam i naprawdę
Uwielbiam, ale ciężko było ją dostać w Rossmanie, także zobaczymy, czy dalej będzie mi się sprawdzała, dam wam znać. I skusiłem się na chyba nowość, jest to Milky Coconut, jest to balsam do ust, 97% składników pochodzenia naturalnego marki Bielenda. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy masło shea, mamy tutaj olej ze słodkich migdałów, mamy tutaj olej kokosowy, mamy tutaj w składzie przede wszystkim witaminę E, mamy witaminę C, skład jest w porządku, także przetestuję, dam wam znać. Krem do bardzo suchych, wysuszonych, odwodnionych dłoni jest w porządku, składem za 6,59 Isana Mocznik Urea. Jeżeli chodzi o skład tego kremu, to mamy tutaj wodę, mamy oliwę z oliwek, mamy mocznik, mamy alkohol tłuszczowy, humektant, glicerynę, zagęstnik, emolient, masło shea. Także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Mamy wosk, mamy pantenol, mamy witaminę E. Mamy zagęstniki, kompozycje zapachowe i tylko tyle. Krem powinien wykazywać właściwości intensywnie nawilżające, bardzo suchą, odwodnioną wręcz skórę dłoni, jak i również silnie reperujące, czyli regenerujące. Z olejki do kąpieli za 4,99 marki Kneip, chyba dobrze to wypowiedziałem, ale posłuchajcie. Ja byłem ostatnio na szkoleniu i moje koleżanki makijażystki bardzo wychwalały pod niebiosa te olejki jako produkty do mycia pędzli, że zmywają naprawdę konkretnie wszystko z pędzli. Także no produkty warte wypróbowania pod względem mycia pędzli za 4,99, bądź w zastępstwie jako produkt do mycia pędzli może to być używane zgodnie z przeznaczeniem, czyli jako olejek emulgacyjny do kąpieli 4,99 i tutaj mam wersję Almond Blossom i tutaj mam wersję i marula. Produkty warte wypróbowania, składy wzorowe. Mamy tutaj większość olejków, substancje emulgacyjne i konserwanty. I tylko tyle. Za 17,99 skusiłem się na peeling enzymatyczny, a w sumie puder enzymatyczny marki Faceboom. Zobaczymy, jak ten produkt mi się sprawdzi. Jest to produkt o właściwościach enzymatycznie złuszczających i głęboko oczyszczających. Jak tylko ten produkt przetestuję, wypowiem się na jego temat. I za 11,99 skusiłem się na taką maseczkę marki Liren. Jest to bąbelkująca maska kurkumowa plus 11 składników. Super odżywcza maska bąbelkująca w płachcie. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy wodę, oczywista oczywistość, detergenty, ponieważ tutaj maska bąbelkuje. Mamy humektant, glicerynę w składzie. Mamy wyciąg z kurkumy, wyciąg ze słodkich migdałów, wyciąg z soi, wyciąg z owsa, wyciąg z borówki, wyciąg z jarmużu, wyciąg z papai, wyciąg z brokułu, wyciąg z dyni, wyciąg z anyżu, wyciąg z pomarańczy. Wow! Chelator, alantoinę, zagęstniki, regulatory lepkości produktu, regulator pH, fenoksyetanol, czyli nie dla kobiet w ciąży i zapach. No, wypróbuję tą maskę. Dam wam na jej temat znać. A może chcecie, żebym zrobił jej test na kanale? Jeżeli chcecie, żebym zrobił test tej maski na kanale, piszcie w komentarzach. Także moi drodzy, to na tyle. Druga część zakupów z Rossmana. Widzicie, mamy kolejne cuda kosmetyczne, które nie kosztują dużo, są wszechstronne. Także jak najbardziej liczę na to, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego.